Dzień dobry. Witajcie we wtorek, już po wolnym. Zaczynam nagrywanie bez planu jakiegoś specjalnego na dzisiaj. Na pewno wybiorę się do sklepu, muszę kupić majonez. Nie mogę zrobić go w domu, bo zostawiłem blender w restauracji, w pracy. Także będę musiał kupić jakiś beznadziejny majonez tutaj, do tego bardzo drogi. Ale przy tej okazji możemy zrobić jakby dalszy ciąg podpatrzenia sobie cen. Tam, gdzie się uda, żebyście mogli porównać sobie, jak to wygląda. Kambodża versus Polska. I co? I jeszcze warzywa, bo będę dzisiaj robił leczo w restauracji. Także na pewno kupimy warzywa. To chyba na tyle. Co się dalej wydarzy, zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy już w markecie. Żona prosiła mnie, żebym kupił Aquarius. To jest taki izotoniczny napój, ale nie widzę go. To jest Pocari Sweat, to troszkę podobne, ale to nie to. No dobra, to zobaczmy sobie, skoro już jesteśmy. Szwedce już byśmy sprawdzali ostatnio. Zobaczmy, jak to kosztuje. Tu są ceny w rilach akurat, ale niektóre są też w dolarach. Puszka coli 45 centów. Fanta 45 centów. Szwedcy 45 centów. Taka duża cola, ona tam 1,5 litra ma. Dolar 35. To jeśli chodzi o napoje, to wygląda tak. Tu są jakieś piwa najróżniejsze. Sapporo piwo, dolar 45 za 0,33. Tiger dolar. Anchor 80 centów. Heineken mały, dolar 10. Singha tajska, dolar 10. Kambodia nie ma ceny. Chang 95 centów. Budweiser, dolar 95. I dolar 60 takie. Tradycyjne butelce. No to tego. Tylko to są butelki 0,33. A ja przyszedłem po musztardę. O nie, tu jest majonez. Dobrze. No to teraz mogą kupić albo taki 250 ml za $1,75. Takie maleństwo. Albo pół litrowy za $2,45. No to weźmiemy taki półlitrowy. Dobra. To jeszcze może przejdziemy się tutaj. Zobaczcie sobie na przykład herbaty. Coś takiego, żebyśmy mieli... O! Twinings. Twinings, herbata 4,60. Jest mnóstwo różnych herbat, których nie widziałem w Polsce. Ciężko w związku z tym się ustosunkować. Właśnie zadzwoniła do mnie żona, żebym kupił puder dla dzieci. To może porównamy sobie ceny pudrów też. $2,15 za taki puder. Ile on tam ma pojemności? Nie wiem, nieduże. 380 gram, $3,65. Johnson, 3,65. Tu jakiś lokalny tajski, $1,60. No to nie wiem. Zwykła butelka dla dziecka 5,65. Tanio nie jest, no. Tanio nie jest. Zobaczcie jeszcze słodycze. Kit Kat. Ceny nie ma. Snickers. $10. Mini Kit Kat 55 centów. Takie maleństwo, maleństwo. Taki regularny Kit Kat. $10. M&M'sy. Malusieńka paczka, $10. Takie mikro paczuszki, naprawdę, po $10. Cukierki Werther's Original, prawie dolar. Mini czekolady. No Lindt to tani też u nas nie jest. Jakaś specjalna cena teraz jest. $30 normalnie. Ferrero Rocher, opakowanie, w środku 15 czekoladek. $14. Opiko 85. To na sam koniec jeszcze soki. Tu są jakieś takie, to są z cypru głównie. Co ciekawe, te soki. Zdecydowana większość w okolicach $2.
$1.85, $1.85, $1.85, $1.80. Tutaj są droższe Ali, ale też cypryjskie. Ostrości nie łapie w ogóle. Te są po $2.45 i $2.25. I taka sytuacja. Moja żona właśnie skończyła pakować kapustę kiszoną. Zamówienie. Tutaj już jest nasza naklejka. Tutaj paczki po pół kilo. I tutaj kilogramowe. Te kilogramowe już wszystkie są sprzedane. Muszę je tylko podwieźć w jedno miejsce. A te pójdą do Kasi i Pawła, do Kokon Sausage. O, super. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. Chciałem, kotku, żebyś dzisiaj pokazała, powiedziała nam kilka khmerskich nazw tych warzyw, które kupiłem dzisiaj na leczo. To jest papryka. Mm-hmm. Papryka, po polsku. Po polsku? Po polsku papryka. 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 I know this one. And how it's in Khmer? Mate plau. Mate plau. 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 Mate, it's like chili. Yeah. A plau, mate plau, it's like because the sweet. It's big. Huh? It's big. Okay. So the same is this? Yes, we just also will say color. Yes. Yeah? So this one will be krohom because it's red. Krohom, yeah. And yellow is? Yellow is also mate plau. Lun. Lun. Yellow. Color. Lun. Żółty. Lun. Okay. Yeah. Tomatoes. Pimpo. Pimpo. Yeah. Od razu ugryziony przez moją córkę, jak widzicie. Pimpo. No i tu ciekawe, bo kupiłem cukinię też. Żółtą i zieloną. Ale moja żona nie zna khmerskiej nazwy. You know the name? I don't know. Okej. Okay. Mamy jeszcze cebulę, ktombarang. This to one jest chili. Is mate Hawaii. Mate Hawaii? Mm-hmm. Like Hawaii? Yeah. Hawajska papryka. No widzicie? A u nas to będzie chili po prostu. No dobra, to chyba wszystko, co kupiłem już. Więcej nic nie ma. Yes, you need one. I z tego będziemy robili dzisiaj leczo. You need what is it? Brunku, pomachasz naszym widzom? Bye bye. Zrób papa. Bye bye. Okej, okay, pomachałaś cukinią. Dobra, nie jedz tego na surowo. Dużo mówimy ostatnio o cenach w sklepach, więc chciałem wam pokazać tutaj pieniądze miejscowe. Akurat przy sobie miałem takie nominały, to wam je pokażę. Najmniejszym nominałem dostępnym w Kambodży jest 100 rili. Ja tu mam akurat 500 rili. 500 rili to jest jakby w bardzo dużym przybliżeniu 50 groszy polskie. To jest wartość po 50 groszy. Tak wygląda 500 rili. Kolejnym nominałem po 500 rilach jest 1000 rili. 1000 rili to jakby nasza złotówka. Później jest jeszcze 2000 i 5000, których przy sobie nie miałem. Za to miałem 10 tysięcy. 10 tysięcy, czyli nasze 10 złotych. Tu jest stary nominał. On tak wygląda, stary banknot. I jeszcze jest normalnie w obiegu, ale już powoli zastępowany jest nowym banknotem, który wygląda w ten sposób. Już jest lepiej zabezpieczony, już ma ten pasek magnetyczny. To jest nowe 10 tysięcy rili. Tutaj jak widzicie, to jest khmerskie 10 tysięcy. Okej, a to jest jeden z większych nominałów, ale nie największy. 50 tysięcy rili, czyli nasze 50 złotych. Tak naprawdę nie miałem tego przy sobie, to moja żona miała w portfelu i jej zawinąłem, więc stoi tutaj obok i pilnuje, żebym jej oddał. To jest Angkor Wat, jak widzicie. I to 50 tysięcy rili, czyli nasze 50 złotych. Jest jeszcze dostępny banknot 100 tysięcy rili, czyli nasze 100 złotych, ale jego nie posiadamy. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie banknotów dostępnych w Kambodży. W drodze do pracy, ale po drodze zatrzymam się jeszcze w Godfatherze, bo mam dla Marcina zamówioną kapustę kiszoną i stamtąd już jadę pracować. Wizyta u Marcina odhaczona, kapusta zawieziona. Ciekawostka, mogliśmy podjechać w ulicę, bo ulica tak bezpośrednio do Marcina była zamknięta, bo dwa czy trzy budynki obok
wykryli COVID-a. No i już w tych wszystkich całych strojach, zablokowana ulica, przejazdu nie ma. Objechaliśmy sobie do strony, więc... A teraz jadę do pracy. Dojechałem już do pracy, byłem właśnie kupić wodę i dostałem reszty. Takie, których mi brakowało, żeby wam pokazać wcześniej. 20 tysięcy rili. A tak wygląda 100 rili. A tak wygląda Adam z za rogu. Zapraszam was do roboty. Ustawiłem tak, żeby się nie ruszało na statywie. Witam w kuchni restauracji Polonia. Dzisiaj gotuję leczo, tak jak wam wcześniej mówiłem, bo to te wszystkie warzywa, które kupowaliśmy i o których dzisiaj troszkę uczyliśmy. Pamiętacie, jak pomidor był? Ping-pong. Ping-pong. Prawie jak ping-pong. Chodźcie, zabiorę was do garów. Uwaga na parę. W środku już papryka, cukinia zielona i żółta. Jest chili, jest już cebula oczywiście i czosnek. Delikatnie przyprawione, ale jeszcze nie do końca. Dopiero będziemy się tym zajmowali. Teraz jeszcze dodam pomidory i koncentratu pomidorowego troszeczkę. I leczo będzie już prawie gotowe. Patrzcie, jak ostrości nie chcę łapać mobus. Udało mi się dowieść bez strat własnych, prawie żadnych. Smak przygotowany już na żurek. Myślę, że dzisiaj tak 7 litrów jest, spokojnie. Więc będę pichcił żurek. Już kiełbasy przygotowałem. I dzisiaj nadrabiamy. Dzisiaj żurek, a jutro schabowe. Znów klepiemy. No ale ja nie o tym w tym odcinku, w tej części, w tym wejściu, tylko chciałem powiedzieć parę słów na temat tego oto cuda. To jest kieł dzikiego wieprza, takiej dzikiej świni, która kiedyś żyła tutaj w dżungli. Ona już niestety nie biega sobie po dżungli, ponieważ wyginęła. Ta kość to jest prezent, który otrzymałem, kiedy jeszcze mieszkałem w Kokongu na plaży w Pak Long Beach. Dostałem to w zamian za pomoc i serdeczność, którą okazywałem jednej z rodzin tam. Według wiary miejscowej jest to olbrzymi, potężny talizman, który ma chronić osobę, która go nosi. Ten talizman jest w stanie ochronić przed zarówno chorobami, nieszczęściem, złymi duchami, złymi mocami, jak również przed fizycznym atakiem. Na przykład wierzą, że gdyby ktoś chciał strzelić z pistoletu do osoby, która nosi taki amulet, to nic się nie stanie. Nie wiem, pistolet nie wypali, kula nie wyleci. W każdym razie, że nic się nam nie stanie. Nie działa on tak do końca, przyznam się wam szczerze, gdyż jakieś półtora miesiąca temu miałem taką historię tutaj, w wyniku której straciłem motor, ale o tym może kiedyś jeszcze opowiem. Więc tak do końca nie działa, ale może po prostu dlatego, że nie widzieli sprawcy, że mam to na sobie. No niemniej, obiecałem, że powiem parę słów na temat tego amuletu. Ja również w niego pokładam wiarę, że mimo wszystko przynosi mi po prostu szczęście. A szczęście zaczyna się powolutku wreszcie do mnie znowuż uśmiechać. I to tyle, jeśli chodzi o talizman. Zaraz go zakładam z powrotem na szyję, ponieważ praktycznie nigdy go nie zdejmują. Ponieważ nie zdążyłem zjeść w domu, żona przygotowała mi na wynos jedzenie. Zobaczmy, co nam przygotowała. Ładnie pokrojone mango, słodkie. Super, nie będę otwierał na razie. Co tutaj mamy? Trochę tutaj nas rozrobiałem. Co to jest? Ryż, to już widzę, że ryż z czymś. O, chyba jej połamałem pokrywkę. Nie spotka się to. Wygląda jak wieprzowina z jakimiś warzywami. Jajko na twardo, ryż. Super. Dziękuję, kochanie, za wspaniały lunch.
Czas na wyzwanie smaku. Dzisiaj w związku z tym, że i ja i Tarok nie mieliśmy zbyt dużo czasu na przygotowania, postanowiliśmy pójść troszeczkę taką drogą na skróty. Ja zaserwuję dzisiaj Tarok ogórka kiszonego i ogórka konserwowego naszej roboty, żeby ona zobaczyła, jak to smakuje, to co sprzedajemy. A ona przygotowała dla mnie, no zaraz zobaczymy. Oto dwa rodzaje ogórków. Pierwszy to ogórki konserwowe, które robimy tutaj sami. Swoją drogą zaraz musimy je wywieźć już do klientów. Drugi to ogórki kiszone, które również żeśmy zrobili. Baby. Yes. One are the pickles, so the cucumbers made in the vinegar. The second are the sour cucumbers. This is pickle? No, this is sour cucumber. It's time for you to try it. Zobaczmy, jakie to będzie smakowało. Ogórek kiszony. This is similar to our sour cucumber. Mm-hmm. But the taste is completely different. Tutaj w Kambodży mają również takie ogórki kiszone, ale zupełnie inaczej smakują. One muszą być zupełnie inaczej robione. Swoją drogą chciałbym się nauczyć, jak oni je robią. It's good. Junku, a ty jak? Weźmiesz udział w wyzwaniu smaku? Ale daj mamie spróbować. Dobra. Okay, cheers, Junki. Cheers. This is vinegar? Tak. Wyszło wyzwanie smaku z Juny, a nie z żoną. Okay, baby. Próbuj. It's a bit vinegar for me. Zbyt mocno octowe? Yeah. How about the sweetness? Jeśli chodzi o słodkość. I can say that I like it, the taste, but the vinegar is like more... Is too strong? Yeah. Zbyt mocno octowe. Ja próbowałem przed chwilą, nie, są pyszne, są idealne. I'm not used to eat the things like this. I used to eat normal one, but the... Nie nawykła do jedzenia tego typu potraw. Bardziej kiszone niż... Read it? Tak. I read it. From 0 to 10. Sour cucumber, how much? 6. 6? Yeah. And vinegar, wodcie? 8. 8? Yeah. So you like it more than sour? Yeah. Okay, perfect. Okay, baby. To teraz pokaż, co przygotowałaś dla mnie. And it's time for you also. Okay, something from Mimi. Co dla mnie? It's time for you to eat also my fruit. Here. Widzę, że to są śliwki jakieś. You know what is it? No, śliwka. How it's called? Makprey makprang. Makprey makprang? Yes. Yeah. So try it. Nigdy tego wcześniej nie jadłem. Have you tried it before? Nie, nigdy tego nie jadłem wcześniej. To wygląda jak nasze śliwki. Skórka jest dość twarda. Bardzo soczyste. Ale takie... Nie, zepsujesz bardzo. Jest okej? Okay? Zaskakująco dobre, słodkie. Tak? Tak, co to za wyzwanie smaku? To jest czysta przyjemność jeść. Tak? Bez nadzieja. Musimy się bardziej postarać na następny raz. So you like this food? Yeah, I like it a lot. It's sweet. Jest słodki, jest pyszny, jest taki zbity, twardy. Naprawdę... Oh my god. I love it. Really? Jest świetny. Przepraszamy, takie wyzwanie smaku to nie wyzwanie smaku. Postaram się na następny odcinek zrobić coś wyjątkowego. So, why you see me now? Baby, because I would like you to tell our viewers, żebyś powiedziała naszym widzom, yeah? Jak po khmersku będzie dzień dobry. Kiedy wchodzimy na przykład dzień do sklepu, dobry? Czy gdzieś, tak, jak będzie dzień dobry? Aron Tuesday. Aron Tuesday? Yeah, it's like good morning, right? A jak chcesz powiedzieć dobranoc? Dobranoc is... Vitrej Tuesday, yeah.
But normal, like good day, jak dzień dobry, takie po polsku, że cały dzień mówimy, jak wchodzę hello, do... Hello, something like this. Tak. Tuesday. Tuesday. You can just say Tuesday. Tuesday. Tuesday to jest dzień dobry. Yeah. A gdybyśmy chcieli się napić z kimś i powiedzieć na zdrowie. Jak powiemy na zdrowie? Na zdrowie? Cholmoy. Cholmoy? Yeah. Co to znaczy? What does it mean? It's mean cheer. Cheer. Okej. Okay. To dzisiaj nauczyliśmy się, przepraszam, przejściówka taka sobie. Nauczyliśmy się dwóch zwrotów. Dzień dobry, Tuesday. I na zdrowie, cheer. Ważne, może nie najważniejsze, z każdym kolejnym dniem coś nowego nam wpadnie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, tego epizodu. Mam nadzieję, że chociaż częściowo Wam się podobał. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia niedługo. Cześć.